Let's put our living stereo stylus in this groove. Cofa. Siemanko, wysportowani. Cześć. Jesteśmy na skateparku w Kaszynie. Jest z nami Piotr Bielak, który przedstawi nam street trial i trial rowerowy, czyli dwie zmiany klasy, które uprawiam. Pokażę chłopakom, pokażę wam, o co w tych sportach chodzi. Więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. No i co, zaczniemy od rozgrzewki chyba. Nie chcecie mieć takich pięknych blizn jak ja, złapałem 15 lat temu, to po prostu zwyczajnie korzystajcie z ochraniaczy, które w tym sporcie, no jakby nie było, są podstawą. Rower jest ważny, ale chyba ochraniacze jeszcze ważniejsze, bo jak droga się rozwali, to nie ma. My nie mamy ochraniaczy. My dzisiaj będziemy tak delikatnie, Maciek, jeździć, dobra? Tak, nie za szybko. Żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy. To jest kanał wysportowali, nie poszkodowani. Dobra, Piotr, widzę te dwa rowery, które się różnią. Ten przede wszystkim nie ma siodełka. O co chodzi? To jest rower do trialu, czyli służy do tego, żeby skoczyć wysoko, żeby dobrze utrzymać równowagę, żeby pokonywać skutecznie przeszkody bez podpierania się. Okay. Natomiast ten rower służy bardziej do akrobacji, do trików, tak jak na BMX-ach, czyli robimy 180, jakieś różne dziwne foot jumpy, loopy, bar spiny i tak dalej, ale też korzystamy z podstawowych technik z trialu rowerowego. Czyli na przykład okay. Skoczyć na jakąś przeszkodę wysoko i później zrobić jakąś efektywność. Na rowerach do trialu podstawy to jest stójka, czyli utrzymywanie równowagi w miejscu. Musimy się tego absolutnie bezbłędnie nauczyć. Musimy się nauczyć przestawiać koła, raz jedno, raz drugie. Musimy się nauczyć skakać na tylnym kole w przeróżny sposób. Jeśli chodzi o podstawy, to tak w dużym skrócie jest tyle. Teraz pokażę wam kilka sztuczek na rowerze do street-trialu. Potrafimy już skoczyć na jakąś przeszkodę, no to później fajnie by było nauczyć się robić jakieś sztuczki. I takimi najprostszymi elementami to jest bunny hop manual 1.8, czyli wygląda to tak. Bunny hop, czyli wyskok z jazdy. Manual to jazda na tylnym kole. No 8 to oczywiście obrót. A później możemy przejść do bardziej skomplikowanych elementów w stylu. Miał być barski, ale nie ma. Jesteś wariat, co to jest wariat? Nie, robi co chce na tym rowerze, ale to czuć, że chyba jak długo jeździsz? No, 20 lat, nie? To widać, że tu się czujesz jak ryba w wodzie. Na streetówce, ale kiedy już potrafimy połączyć kilka technik trailowych, jakieś obroty streetowe, korzystając z takiej przeszkody jak ta, zobaczcie, co możemy fajnego zrobić. Fajne? Ta gdzie jest łódź? Wracamy. Nie należy się poddawać. Nie należy się poddawać, musimy sami spróbować. Dobrze, zrobimy. Piotr, ja przejmujesz kamerę? Ustawiamy sobie pedały w ten sposób. Znajdujemy sobie jakiś skos i próbujemy wjechać i zjechać. Podjeżdżamy i zjeżdżamy. Podjeżdżamy za pomocą korby, a zjeżdżamy siłą grawitacji. W praktyce cyk, 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 cyk. A później robimy ten ruch coraz mniejszy, potem na płaskim. Ważne, żeby skręcić sobie kierownicę, wtedy jest łatwiej trzymać równowagę, możemy pomagać sobie hamulcami i w ten sposób balansujemy. Dla utrudnienia można zdjąć jedną rękę, później możemy zdjąć sobie nogę, sobie utrudniać po to, żeby poczuć balans jak najlepiej, bo im lepszą równowagę będziemy mieli na początku, im lepiej to wytrenujemy, tym później kolejne techniki, kolejne triki przyjdą nam dużo, dużo łatwiej i dużo pewniej. Dobra, robimy zawody, panowie. Kto z was dłużej utrzyma równowagę w miejscu? 4, start. Ale super, powiem wam, że naprawdę idzie wam, idzie wam świetnie. No Maciek, to jest widać, to jest warszawski stunter, to nie turyński. Ja to na każdym czerwonym muszę tak stawać, to się przyzwyczaiłem. Co powiesz? Widzę, że wzdychasz. No, zmęczony jestem już. Zmęczony jestem, szybko się, znaczy
No to jest taki pierwsze zmęczenie jak na piłce nożnej, nie? Że się zrobi trzy sprinty, ale później już walczysz do końca. Motywowany, ponieważ to jest jeden z niewielu sportów w tym programie, który zaczął mi wychodzić bardzo szybko. No i super. Mateusz pyta, co dalej? I tu pojawia nam się problem, bo te sporty są takie, że podstawowe techniki możemy dosyć spokojnie, w zasadzie, jeżeli chodzi o każdą osobę, ogarnąć. Ale im dalej próbujemy wejść w las, tym te triki są coraz trudniejsze i wymagają coraz więcej czasu, coraz więcej prób. A co za tym idzie, no duża część osób się po prostu demotywuje i przestaje to uprawiać. Więc taki próg wejścia do świetnej zabawy, do jakichś umiejętności już większych, no w tym sporcie jest dosyć wysoki. Mateusz, do tego, żeby zrobić kolejny krok, proponuję, żebyś skoczył na rower i popróbował bunny hopa. Dobra, a bunny hopa próbujemy znowu nad linią. Wow, to było wysokie. Wow, i to jest takie długie to było, to nie było takie, to było brzydkie. Wow, Piotr Bielak jest w powietrzu tak długo. I na tym rowerze się dłużej stoi. Wcale nie. Ładnie. Było doń? Pewnie, oderwałeś się od ziemi jednym kołem. Na początku wszyscy mają taką tendencję, żeby robić to dwoma kołami. Ja lubię wszystko siłą, nie? Tak czasem leży, muszę iść siłą. Widzisz, tak? Tak. Robisz przysiad ciałem, wchodząc ciałem w górę. Wciągasz przód i wyskakujesz. Wow! Robisz to! Super! Kopiemy i podnosimy. Ty! Oczywiście trudniejsza wersja jest z pedała. Troszeczkę tak, bo trzeba wiedzieć. A ja myślałem, że te podstawy są trudne dla osób, które pierwszy raz mają z tym styczność, ale chyba nie. Za pierwszym razem. No, otwieram jakąś szkółkę, bo tutaj już dwóch uczniów ma takich, że ogarniają. Chłopcy ogarniają naprawdę fantastycznie, więc teraz czas na to, żeby powiedzieć dwa słowa o tym, w czym tkwi cała idea striptealu, bo pojedyncze sztuczki to są pojedynczymi sztuczkami. One w zasadzie nie znaczą nic, nie wnoszą nic. Aha, czyli zbytnio za szybko się podekscytowałem. Nie, bardzo dobrze, bo jak robisz skilla szybko i uczysz się, no to jest zajawka na jazdę, fajnie się jeździ i o to chodzi. Ale najfajniejsze motywy dzieją się wtedy, kiedy zaczynamy te triki pojedyncze, które potrafimy, łączyć w linię. Jeżdża, bunny hop i fejki na końcu. Ale mało brakowało, chociaż ten fake był turbo trudny, bo tak. Ta rampa jest turbo stroma. Tak, i ma jeszcze kant, który wybija z równowagi, więc dokładnie. Na początku... Bunny hop, i co teraz? Fejki. Do przodu i odkałeś się do tyłu, dobrze. Ja nie wiem jak to zrobić. Tylnym kołem za daleko podjechałeś i cię zablokowało. To są dobre umiejętności, to są trudne sztuczki do zrobienia. No dawaj, Mateusz. Ale jesteś dzielny. Dzielny pasycz prawie. Ja bym zrobił rysunek, który wygląda jak cztery kreski, a wy mówicie, nie wiem, Mati, fajnie, piątka. Dobra, bunny hop, trochę sobie wolnie. Hop, no i jazda do tyłu to jest fejki, nie? O! Jak pojedziesz, jak odjedziesz, to jesteś gruby wiór. Super. Maciek, naprawdę mi się to tak podoba, co ty robisz. A ja wiem, że jest dobrze, ale nie jest idealne. Chciałbym... Pięknie. Yeah! Zrobił to! Jeżeli to... Mało Piotra, Gracki. Żubika mam! Żubika od Piotra! Maciek jest zmotywowany. Całe życie drugi. Na 1500 drugi, nawet jak byłem pierwszy, to całe życie jak drugi. Uda się, nie uda, zrobimy to dwa na dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda. Uda się pierwszy. Jak się uda, to będziemy pierwsi. Ceny, czyli to, co mężczyźni lubią najbardziej. Zacznę może od takiej maszyny do trialu, czyli bez siedzenia. To jest rower, który kosztuje mniej więcej 12 tysięcy złotych, z tego co kojarzę. Jest cały karbonowy, 12 tysięcy. Okej. To jest bardzo lekki, to jest jego cecha. Szczególna waży jakieś 7,5 kg, czy 7,8, coś takiego. Więc do skakania wysoko jest świetny.
Natomiast do street trialu, czyli te maszyny już z siedzeniem, no to najtańsze nowe rowery zaczynają się mniej więcej od 4-4,5 tysiąca złotych. Taki jak ten kosztuje mniej więcej 11 tysięcy, taki jak ten Neuron jakieś 10 tysięcy. Dużą cenę grają hamulce, bo są bardzo dobre hamulce w tych rowerach, więc one naprawdę potrafią kosztować. Geometria jest ważna, bo tutaj każdy kąt główki, wysokość, na jakiej jest suport od ziemi, to jaki jest rozstaw między osiami, ma bardzo duży wpływ na jazdę, więc rowery do street trial, do trialu potrafią się różnić w zasadzie pod każdym względem. I jeżeli chodzi o materiały, to ten jest na przykład ze stalową ramą. To jest stalówka? Tak, tamten jest aluminiowy, no a ten jest karbonowy. Więc trzy zupełnie inne materiały, trzy zupełnie inne sposoby pracy, zachowywania się, inna waga, więc no, do wyboru, do koloru. Dzisiaj jest sytuacja na rynku taka, że naprawdę można znaleźć dla siebie rower taki. A taki używany, rower, najtańszy, który no tak, no moglibyśmy po prostu potrenować. Można to okolica? Za 1500 zł, 2000 zł można trafić używany rower do street trialu i będzie naprawdę dobrym sprzętem na początek. 1500 zł z jednej strony wydaje się dużo, czy 2000 zł, ale no bądźmy szczerzy, no zwykły rower w Decathlonie kosztuje chyba 1200 zł, prawda? I tam nie ma naprawdę miodu, nie ma ani fajnych hamulców, ani przyrzutek, ani niczego. A te rowery używane w takich pieniądzach potrafią być naprawdę profesjonalnymi maszynami. Te trzy rowery są warte więcej niż moje Audi. Moje treningi, że wychodzę sobie na kilka godzin. Jestem zmordowany, zmarnowany, nic mi nie wychodzi przez kilka godzin. Dziesiątki prób. No ale mimo wszystko banan jest na buzi, zajawą sportu jest. Z każdym dniem coraz większa, nie coraz mniejsza, więc ja nie widzę w tym sporcie takiego fajnego. Piotrek, no dzięki bardzo za trening, to było naprawdę dla mnie super przeżycie, było extreme i był fun. Co chciałem powiedzieć? To, że nie spodziewałem się, że to będzie tak przystępne, tak łatwe w rozpoczęciu. Bo jeżdżę na rowerach nie od dziś, wie to nie... Każdy wie. Wie to każdy. Tak? Na rowerach jeździsz? Tak, mam taki mały, skromny kanał Yellow Box. Jakoś tak. No, nieważne. Bo jest mały, dlatego nie pamiętam. Skromny. I od 3 lat jeżdżę na rowerze i nie umiem w zasadzie żadnego triku, ponieważ jakoś mi to nie wchodziło. Jakoś w głowie mi nie pykało, moje ręce i nogi nie potrafiły się synchronizować. A jak wsiadłem na trial, to od razu załapałem. Może fajnie. Dlatego, że mieliśmy dzisiaj najlepszego trenera w Polsce. Wbijajcie do Piotra Bielaka. W Instagramie zobaczyć co robię, na kanale, na YouTubie też jest cała masa materiału, więc jak interesuje Was ten sport, no to odsyłam Was w te miejsca. No i co? Wy mniej więcej powiedzieliście co myślicie o tym sporcie, a ja jestem ciekaw Waszej opinii, więc piszcie w komentarzach jak podobał Wam się trial, jak podobał Wam się street trial, co jest fajniejsze, czy chcielibyście w ten sposób pojeździć na rowerze, co myślicie o cenach rowerów, czy to tanio, czy to drogo i... Czy Maciek powinien kupić sobie rower do street trialu? Wow, jaka presja! Też nie zapominajcie o Instagramie, żeby sprawdzić nasz Instagram. I zostawcie subskrypcję. Tak, dobra. Odwróciłem ich uwagę, żeby nie myśleli o tym, czy powinienem kupić sobie. Uciekamy. Trzymajcie się, na razie.